Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Kasia, Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszam Was na czytanie z serii Twoja podróż, wybierz talię. Mamy dwie talie do wyboru. Talia numer 1, The Field Tarot, czyli taki tarot pola, tarot przestrzeni. Kolejna talia numer 2, Fantastical Tarot. Tarot fantastyczny. Wybierzcie sobie którąś z tych talii. Możecie oczywiście, jeżeli nie możecie się zdecydować, to czasem oznacza to, że może nie jest to czytanie dla Was, może dwie karty tutaj, dwie talie mają dla Was jakieś informacje. Kierujcie się swoją intuicją. Zazwyczaj ta pierwsza myśl, która pojawia się w Waszej głowie, to jest właśnie ten wybór. Czy tutaj oczywiście możecie się kierować różnymi kategoriami, kolorem, tutaj ilustracją i tak dalej. Dobrze, moi drodzy. Troszkę pojawiam się po jakimś czasie, przepraszam Was za to. Dzieje się... Jest ta energia w sierpniu dość szybka, dzieją się rzeczy po prostu niespodziewane, nieprzewidywalne i dlatego też tutaj bywam rzadziej. Dziękuję Wam za to, że Wy jesteście, że zaglądacie do mojego kanału, że oglądacie moje czytania, że mnie wspieracie. Jestem za to bardzo wdzięczna. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam, zaczynamy talia numer 1. Talia numer 1. Dobrze. Talia numer 1. Pod spodem talii pojawia nam się, słuchajcie, 8 kielichów. Ta karta często symbolizuje odchodzenie. Odchodzenie od czegoś, co już zbudowaliśmy. Coś już jest w naszym życiu, czegokolwiek to dotyczy i może to oznaczać odchodzenie. Może to też oznaczać, słuchajcie, takie odchodzenie w sensie emocjonalnym, prawda? Może też oznaczać zmianę swojej postawy. Tutaj ta karta może symbolizować odcinanie się od przeszłości, od bolesnej przeszłości również. Także tutaj mamy pod spodem właśnie taką energię. Dobra. Ta talia, słuchajcie, zawiera w sobie słowa. Słowo, które znajduje się na tej karcie, to jest retreat, czyli taki odpoczynek. Czas na odpoczynek. Więc to może też dla niektórych z Was sugerować odpoczynek, zdystansowanie się do pewnych spraw, popatrzenie, pozwolenie sobie na ten czas i przestrzeń, żeby zobaczyć tak naprawdę, żeby poobserwować, żeby zobaczyć tak naprawdę, co się dzieje. Takie odsunięcie się, słuchajcie, od czegoś. Rzuca mi się od razu w oczy karta księżyca. Karta księżyca, tutaj ten księżyc. Więc pełnia księżyca może mieć ta, która
Nie pamiętam dokładnie, kiedy ta pełnia jest w miesiącu sierpniu. Wydaje mi się, że jakoś teraz chyba. W każdym bądź razie ta pełnia może mieć znaczenie, słuchajcie. Zamyka się jakiś rozdział i odchodzimy od czegoś, co było, czego trzymaliśmy się, od jakiejś struktury, od czegoś, co po prostu było, tak? No i zobaczcie, od razu mamy nowy początek. Nowy początek, karta głupca, pierwsza karta w tarocie. Rozpoczynamy podróż na nowo. Wyruszamy w nowy, w nowy cykl, tak? Stoimy w nagości. Stoimy w nagości. Nagość dla mnie, zwłaszcza w tej karcie, to jest swego rodzaju czystość, słuchajcie. Czyli chodzi o to zrzucenie bagażu. Zrzucamy, właśnie to jest to odchodzenie, zrzucamy coś, prawda, tutaj, zrzucamy coś, odchodzimy od czegoś, to nam daje tą lekkość. I z tą lekkością i z tą mądrością, którą zdobyliśmy w poprzednim cyklu, ruszamy do przodu, stoimy przed nowym początkiem. Ja widzę tą postać dzisiaj w takiej gotowości. I tutaj jest, odczuwam zdecydowanie, ukierunkowanie i spokój oraz gotowość. Oraz gotowość. Zobaczcie, jest ukierunkowanie, mamy asa mieczy, tak? As mieczy, dla mnie to jest takie wyznaczenie kierunku, obranie kierunku. As mieczy to też właśnie ten nowy początek, prawda, autentyczność. Słyszę słowo wizja. No właśnie, dobra. Także tutaj mamy to, słuchajcie. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Karta, która Was reprezentuje, to jest Królowa Buław. Super. Manifestacja. Co wzrasta? Kulminacja, dobra. I odchodzi. Dobra, super. Król. The Moon, Fulfillment, karta Diabła. Dobra. Teraz zobaczmy. Wiecie co, moje drogie jedynki, ja mam wrażenie, tutaj taka właściwie jedna z pierwszych informacji, która do mnie dociera, to jest otwieracie się na to nowe, na to, co jest nieznane. Ta Królowa Buław bardzo do mnie przemawia w swoim geście i bardzo podoba mi się ta Królowa jako pierwsza pozycja, dlatego że Królowa Buław to jest królowa, słuchajcie, o ogromnej mocy. Królowa Buław. I ja mówię królowa, bo oczywiście mamy królową tutaj na ilustracji, ale to może dotyczyć i kobiet, i mężczyzn. Ja w moich czytaniach zazwyczaj podkreślam płeć, jeżeli odczuwam, że się zwracam do konkretnej płci w większości. To podkreślę. Ale słuchajcie, my czytamy tutaj energię, tak? Królowa Buław to jest królowa mocy, to jest królowa bardzo atrakcyjna. Ona zna swoją wartość i ją wyraża, tak? Królowa Buław ma w sobie tą otwartość, kocha się angażować. To jest taka postać, która no, nie traci czasu, że tak powiem, tak? I przede wszystkim, czyli tak,
Następuje rozpoznawanie Waszej osobistej wartości, stąd też ten nowy początek. I w tym geście, słuchajcie, tych rozłożonych rąk, ja dostrzegam dwie rzeczy. Przede wszystkim taki gest poddania się energii świata. My czasem lubimy z tym walczyć. Pojawia się coś w naszym życiu i świat nas jakby ciągnie w pewną stronę, prawda? Gdzieś tam nas pcha, a my się lubimy temu opierać. I tutaj następuje takie taka akceptacja tego, co się dzieje w moim życiu. Słuchajcie, to nie chodzi o to, że my godzimy się na wszystko, bo to też należy rozpoznać, prawda? Co nam świat chce przekazać w danym momencie. Bo jeżeli dzieją się na przykład w naszym życiu sprawy, nad którymi nie mamy kontroli, no to one mogą nam symbolizować różne rzeczy, prawda? Mogą nas uczyć uporu i wytrwałości, mogą nas uczyć, mogą nam pokazywać to, że dana sytuacja nie jest dla nas. Mogą nam pokazywać to, że dana sytuacja nie jest dla nas w tym momencie, prawda? I to my musimy rozpoznać. To jest nasze zadanie. Także tutaj, słuchajcie, jest taki gest integracji z energią świata. Okej, ja się nie będę temu opierać. Z drugiej strony też czuję taką akceptację przeszłości, czyli pogodzenie się z tą przeszłością, z tym, co było i otwarcie się właśnie na nowe. Jest chęć zaangażowania się w ten nowy początek. Buławy to jest, słuchajcie, twórczość, kreatywność, działanie, inspiracja. I czego pragnie Wasza dusza? No właśnie, paś monet. Manifestacja tego nowego początku. Paś monet jest energią Ziemi, symbolizuje właśnie ten nowy początek, materializację tego w świecie fizycznym i to jest taka energia konkretów. Nie ma tutaj pośpiechu, jest strategia, jest planowanie, jest ogarnianie tego wszystkiego, rozumowanie, praca, wysiłek, wytrwałość, tak? I słyszę takie słowa, sięgnij po to. Sięgnijcie po to. Coś tutaj, słuchajcie, będzie się manifestować i tego chce Wasza dusza. Sięgnijcie po ten nowy początek. Sięgnijcie po ten nowy początek. Co tutaj w Was wzrasta? Kulminacja, 9 monet. Obfitość, bycie w energii obfitości. Rozumienie tego, że to ja jestem źródłem tej obfitości, tak? To może też oznaczać, słuchajcie, jak ja mówię słowo, wymawiam słowo obfitość, to nie oznacza to koniecznie obfitości materialnej też, ale obfitość w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Obfitość we wszelkiej formie, prawda? Również obfitość materialną, finansową, bo 9 monet jest kartą, która symbolizuje niezależność, samowystarczalność. Dla mnie to jest też taka karta, która mówi o tym, że taka niezależność rozumiana w sensie mojej osobistej odrębności. I to, jak ja siebie wyrażam. I słuchajcie, to bardzo fajnie idzie w parze z tą królową buław, tak? Wy tutaj w coraz bardziej taki wyrazisty sposób wyrażacie siebie. Przestajecie się bać siebie. I odchodzi, słuchajcie, to, co było. 4 kielichy to jest taka energia braku mocy, braku motywacji, zagubienie. Tak naprawdę nie wiem, w którym kierunku zmierzam, nie mam ochoty na działanie, coś z przeszłości mnie zatrzymuje, trzymam się czegoś z przeszłości. Koncentruję się na tym, co było, na tym, co się wydarzyło, na tej stracie i nie patrzę w przyszłość. I to, słuchajcie, odchodzi. Na tej karcie mamy słowo medytacja. To też może oznaczać taki czas refleksji, zastanawiania się, obserwacji pewnej, prawda? Zatrzymania. To jest taka energia stagnacji. I to odchodzi.
bo jest czas na działanie, tak? Bo jest czas na działanie. Dlaczego tu mamy tego kapłana? Mam wrażenie, że macie wizję swojego... Macie wizję albo będzie pojawiać się wizja tego szczęścia, do którego zmierzacie, tak? To tak trochę brzmi nie do końca dobrze, że tak powiem, ale mi dzisiaj te karty wypadają, słuchajcie. Bardzo mi te karty dzisiaj wypadają. Chcę zobaczyć, dlaczego tutaj jest ten kapłan. Sytuacja, w której jesteście, może dotyczyć, no właśnie, może dotyczyć jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś relacji, jakiejś sytuacji, w której byliście przez dość długi okres czasu. Bo mamy kapłana, kapłan dla mnie to jest energia, słuchajcie, zaangażowania się, prawda? Zaangażowania się. No i mamy kartę śmierci, czyli transformacja. Może też oznaczać zakończenie. Tutaj, słuchajcie, może się kończyć jakaś relacja, bo kapłan w takich kategoriach uczuć może oznaczać relację długoterminową lub małżeństwo. Tutaj może być tak, że niektórzy z Was kończą coś, decydują się na zakończenie czegoś, żeby pójść w stronę czegoś innego lub kogoś innego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawia nam się król monet i król buław. Czyli mamy dwóch króli, królów, króli. I oczywiście, słuchajcie, dwie karty mogą oznaczać energię jednej osoby. To Wy rozumiecie swoją sytuację i zabieracie z tego czytania to, co do Was przemawia, prawda? To, co jest dla Was. Tutaj może być tak dla niektórych z Was, że jest wybór pomiędzy dwiema osobami. I to nie musi być tak, słuchajcie, że Wy już tą drugą, ja tutaj widzę tego króla buław jako tą drugą postać, że Wy już tą osobę znacie. Tu może być po prostu proces zakończenia pewnej sytuacji z kimś, z kim coś stworzyliście i będziecie się decydować na tą ścieżkę, która jest dla Was nieznana. I to, słuchajcie, może prowokować w Was lęk. Bo często bywa tak, że my coś kończymy i nie wiemy, co będzie dalej. I tutaj stąd kolejnym krokiem jest właśnie karta Księżyca, czyli ten lęk, który wynika z tej niewiadomej, prawda? I tutaj właśnie, słuchajcie, myślę, że dla niektórych z Was decydujecie się na ten krok zakończenia czegoś, bo rozpoznajecie swoją wartość. Rozumiecie też, że podświadomie trzymaliście się pewnych struktur i wzorców, tak? Cztery monety, pięć monet. Cztery monety i pięć monet. Tutaj, słuchajcie, zdecydowanie dochodzi do osiągnięcia pewnej równowagi. Zobaczcie, tutaj mamy energię dwóch monet i kartę równowagi. Wiecie, co ja tutaj też zauważyłam? Taki proces, cokolwiek to oznacza, taki proces rozdwojenia. Ale nie jest to takie rozdwojenie, które prowadzi do konfliktu. Wręcz odwrotnie. To może oznaczać to, słuchajcie, że albo dla niektórych z Was jest
taki proces jakby, czyli to rozdwojenie, bo co ja widziałam tutaj? Macie ten księżyc i nagle ten księżyc dzieli się na dwa. I teraz, to może oznaczać to, że była jakaś całość, czyli z kimś na przykład tworzyliście coś, teraz dochodzi do tego rozdzielenia się w pewien sposób i wy jakby tutaj był proces pracy nad rozpoznaniem swojej odrębności, tak? Czyli tworzyliście jakąś całość, ale nie było to oparte na zdrowych fundamentach. O. Może być też inaczej, że ja tutaj odczuwam jakąś taką gotowość na spotkanie z kimś lub z energią, która będzie Was, która będzie takim, nie wiem, czy dopełnienie to jest dobre słowo, bo tu już jest kompletność, Wy już jesteście kompletnością, ale no dobrze, pozostańmy przy tym dopełnieniu, bo po prostu nie mogę znaleźć w tym momencie innego słowa, ale jest gotowość, czyli jeżeli, słuchajcie, byliście w takiej energii, czy w takim czasie pracy w samotności, to dla mnie to rozdwojenie jest symbolem tego, że jesteście gotowi na współpracę. Czy to będzie z kimś na poziomie uczuciowym, czy to będzie z kimś na poziomie zawodowym, czy to będzie z grupą osób. Czegokolwiek dotyczyć będzie ta współpraca, tu jest ta gotowość, prawda? W samym sercu mamy tą transformację. Transformacja. Również transformacja wartości i wierzeń, które zostały Wam przekazane poprzez różne systemy i przeniesione podświadomie do życia dorosłego, prawda? No właśnie, no właśnie. Tutaj jest, słuchajcie, osiągnięcie równowagi i takie odwrócenie się od tego, co było. Tu jest zdecydowanie ta gotowość na to nowe, odwrócenie się od tego, co było, ale tu nie ma takiego zaprzeczenia temu, słuchajcie, co się wydarzyło. Tutaj jest integracja tego, zrozumienie tego, akceptacja i takie, tu jest, w tej energii jest ogromna łagodność. Ja jestem gotowy, ja jestem gotowa na to, co idzie w moją stronę albo na to, co ja będę kreować w przyszłości, tak raczej. I teraz jaka jest rada? Koncentrujcie się na tym, co daje Wam radość. Co daje Wam poczucie szczęścia, co daje Wam poczucie spełnienia. Sięgajcie po tą gwiazdę, tak? Słuchajcie, macie dwie dziewiątki, 9 monet i 9 kielichów, czyli bardzo duże rozpoznanie tej indywidualności, tej niezależności. Niezależnie od tego, czy jesteście w relacji z kimś w jakiejś sferze waszego życia, czy nie. Bo można pozostać w swojej energii niezależności, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteście, prawda? Tu chodzi o to wyrażanie siebie. Siebie, umiejętność wyrażania siebie. W partnerstwie, w relacji z innymi osobami, w relacji z grupą. Tutaj nauczyliście się wyrażania tej odrębności. O. Nie popadajcie. Ja mam wrażenie, że tutaj ja się łączę z osobami, które są na krawędzi. Nie mam na myśli takiej krawędzi, słuchajcie, życie na krawędzi, nie? Tylko mam na myśli moment przełomowy. Ja mam taką wizję, że ktoś stoi na szczycie klifu i będzie skok do przodu.
I oczywiście ten skok to jest skok w tą nieznaną przestrzeń. Zdobycie się na odwagę, żeby właśnie wejść w to nieznane, tak? I pojawia się ten lęk. Ja mam wrażenie, że ktoś, czyli wy jesteście w takim momencie właśnie. I to, słuchajcie, może być coś, czego w ogóle nie spodziewaliście się. Co jest kompletnie inne od tego, co znacie. Co jest kompletnie inne od waszego stylu życia. Co jest kompletnie dotychczasowego, podkreślam. To jest kompletnie inne od waszego sposobu bycia. I to przeraża, słuchajcie. Czyli tutaj też chodzi o tą tożsamość, tak? Ja się utożsamiałem czy utożsamiałam z czymś i nagle świat oferuje mi zupełnie coś innego, ale ja tego nie chciałam. Wam się tak może wydawać, tak? Ale na tym polega rozwój, że idziemy w coś, czego nie znamy, żeby doświadczyć czegoś, czego nie znamy. Czyli pokonujemy te nasze właśnie schematy i uwarunkowania i otwieramy się na inne pojmowanie szczęścia. O! I w rezultacie, słuchajcie, mamy lęk, 9 mieczy, czyli tutaj jeszcze są te tendencje do tego takiego analizowania, do tortur myślowych, jakieś zmartwienie, prawda? Jakieś nieprzespane noce. Tutaj lęk, przede wszystkim lęk. Jeszcze bierze udział w tej tutaj sytuacji lęk. Natomiast wydaje mi się, że jak teraz przyłożyłam tą kartę dwóch kielichów, to nagle odczuwam tutaj spokój. Czyli ten lęk, ta panika, to będzie pokonane i nagle odczuwam taką wewnętrzną harmonię, takie pogodzenie się, czyli słuchajcie, to bycie na krawędzi oczywiście też łączy się z tym takim przeskokiem. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, kiedy walczycie z czymś, czyli walczycie z tym lękiem, opieracie się czemuś i w pewnym momencie następuje taki klik, który was przenosi do tego, na tą drugą stronę. Właśnie coś takiego odczuwam. Czyli boicie się czegoś i nagle, w cudzysłowie, bo to nie dzieje się nagle, ale może być takie odczucie, przestajecie się tego bać. Następuje ten przeskok energetyczny, następuje ten moment pokonania tego lęku, który was powstrzymuje. O. I to przynosi, słuchajcie, to poczucie harmonii, które będzie się manifestować w świecie poprzez tworzenie relacji wszelkiego rodzaju opartych na partnerstwie i na wzajemności, tak? Tutaj, słuchajcie, mógł być też jakiś lęk przed miłością, który jest pokonany. Może tutaj być też, słuchajcie, taki, już tak dość mocno wchodzę w te sytuacje uczuciowe, może być też tak, że jesteście w relacji, odchodzicie od pewnego mechanizmu tworzenia tej relacji i rozpoczynacie ją na nowo, w większej równowadze. Te dwie karty, słuchajcie, pokazują nam chęć tworzenia czegoś razem. Dążymy do wspólnego celu. Razem wkładamy w to wysiłek. Wychodzimy z pewnej klatki. O! Wychodzimy z pewnej klatki. Dobra. I teraz tak, na sam koniec. Słuchajcie, nie poddawajcie się tej energii diabła. Tu mogą być jeszcze tendencje, jeszcze tutaj u was jedynki mogą być takie tendencje popadania w tą toksyczność, czymkolwiek ona się objawia, w te niezdrowe zachowania. Nawet nie zachowania, słyszę, w te niezdrowe myśli. Możecie mieć tendencję do sabotażu. Sabotowania samych siebie. Zwracać na to uwagę. Słuchajcie, jeżeli poczujecie, że wchodzicie znowu w jakiś schemat z paniki, z lęku, zatrzymać się na chwilę, wziąć głęboki oddech i zacząć od nowa.
i zacząć od nowa. Nie zawsze da się ten moment rozpoznać, ale kiedy to rozpoznacie, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się na chwilę i pozwólcie sobie na integrację tego, tak? Każdy moment jest dobry na to, żeby rozpocząć na nowo. Dobra, i tutaj pojawiła nam się karta konfliktu. No właśnie, to. W tym czytaniu jest, słuchajcie, takie poszukiwanie harmonii. Tutaj mogło być przywiązanie na przykład do sytuacji dramatycznych, konfliktowych. Wiecie, co ja czuję? Dobra, ja mam wrażenie, że ta osoba tutaj siedzi i tak nerwowo drapie się po plecach. Wiecie, jak mamy takie sytuacje stresu, ważnych decyzji, konfliktów, to robimy różne rzeczy, które to, na to taki body language, robimy różne rzeczy, które mogą na to wskazywać, prawda? I ja mam wrażenie, że ta osoba siedzi i tak się bardzo nerwowo drapie po plecach z taką opuszczoną głową i bo po prostu nie wie do końca, jak tutaj sobie poradzić w danej sytuacji. I automatycznie mam wrażenie, że to się kończy. To drapanie po plecach się kończy. Wyciągnijmy jeszcze jedną kartę. To drapanie po plecach, wiecie co, mnie się to kojarzy właśnie z tym byciem na krawędzi. Ja wiem, że ja muszę już skoczyć, ja muszę już podjąć tą decyzję. Słuchajcie, muszę w cudzysłowie, bo nic tak naprawdę nie musimy. Ale to jest... to. My zawsze mamy wybór, ale jest już czujecie, że jest ten czas dokonania pewnego wyboru i staracie się odłożyć to na później, bo pojawia się ten lęk, a ja mam wrażenie, że już nie ma czasu i stąd jest to drapanie się po plecach nerwowe, tak? Purity. Brakuje Wam czystości myślenia, dlatego potrzeba odnaleźć tą energię spokoju. Bo coś tutaj się manifestuje i ja mam wrażenie, że w stronę tego ta nowa droga, słuchajcie, ma w sobie tą obfitość. Tam będą kwitnąć kwiaty. Dobra, przeczytajmy te karty, bo może one mają dla Was jakieś osobisty przekaz. Naucz się tego, żeby radzić sobie z kryzysem, ze spokojem i z odpornością. Poszukuj balansu. Są lepsze drogi radzenia sobie z konfliktem niż takie ekstremalne emocje. Może być ktoś wokół Ciebie, kto próbuje podważyć Twój autorytet lub Twój sposób bycia w jakiś sposób. To też minie. I słuchajcie, może być tak, że jest ktoś wokół Was, kto Was blokuje, albo jakaś energia, która Was blokuje. I na to należy zwrócić uwagę. Należy też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Wy siebie blokujecie. Albo te wierzenia, które Wam zostały przekazane, Was blokują. Często, słuchajcie, są w nas pewne wierzenia czy wartości, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, bo one są w tak głębokiej podświadomości. Także tutaj, słuchajcie, postarajcie się znaleźć spokój w tym drapaniu się po plecach, bo ja bardzo mocno odczuwam w tym czytaniu to, że następuje ogromny sabotaż Was samych przez Was samych. I oczywiście, no to też może się pokazywać w jakiś sposób w świecie zewnętrznym. Tak? No właśnie. I teraz jeszcze tutaj mamy. I poszukujcie tej jasności. Poszukuj najprostszego i najczystszego rozwiązania. Zrozum motywy swoich działań. Bądź klarowny i czysty w swojej komunikacji. Czyli tutaj może być też nauka komunikacji z innymi. Może być ważna ta komunikacja, ale również taka komunikacja ze sobą i ze światem. Czyli ta czystość przekazu. Ja wiem, czego chcę.
I jak ja wiem, czego chcę, to to ma szansę na manifestację, prawda? Jeżeli we mnie jest chaos, to on się przejawia w świecie zewnętrznym. Jeżeli we mnie jest spokój, to spokój się manifestuje, prawda? No właśnie. Ale myślę, że idziecie jedyneczki w dobrą stronę. Odczuwam tutaj o bardzo dużo takich spraw uczuciowych i myślę, że tu też mogę się łączyć z osobami, które odczuwają lęk odnośnie miłości, cokolwiek to oznacza, tak? Cokolwiek to oznacza. I tutaj jest pokonywanie tego. Pokonywanie tego. Nie tylko tutaj, słuchajcie, mogę się łączyć z osobami, które wchodzą w nową relację, ale to tutaj też może być pozostanie w tej relacji, w której jestem i budowanie jej inaczej, prawda? W większej harmonii i spokoju. Dobra, to jest wszystko, co ja dla Was mam, moje drogie jedynki. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za to, że pojawiliście się ponownie. Zapraszam Was na czytanie kolejne, choć nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy się pojawi. Życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. A teraz robimy czytanie dla dwójki. Dobrze, dwójeczki. Pod spodem talii pojawia nam się energia 9 mieczy. To jest taka dość ciężka energia. 9 mieczy oznacza taką torturę myśli, analizowanie, zagubienie, może jakieś nieprzespane noce, prawda? Taka tortura psychiczna, która może wynikać i często wynika z naszych tendencji myślowych i z naszego postrzegania, tak? Ja tutaj też odczuwam taką energię, taką chęć schowania się. Chęć schowania się albo chęć ochrony siebie. Może to wynikać z różnych czynników, może to wynikać z tego, że za dużo się dzieje wokół mnie i nie radzę sobie z tym. Może to wynikać z tych impulsów, które do mnie docierają. Może to wynikać właśnie z tego zagubienia, ja sobie nie radzę w tym, prawda? Mamy wieżę pod spodem i kartę głupca.
No właśnie, wieża, słuchajcie, to jest to, co mówiłam. To jest, ja odczuwam tutaj bardzo dużo takiej energii. Ja często to nazywam energią ciemności. Oczywiście interpretacja tej ciemności może być różna dla każdego z Was, ale mam takie poczucie przytłoczenia tym, co się dzieje wokół. Dzieje się bardzo dużo i to powoduje jakieś wychodzenie z balansu. Jakieś wychodzenie z balansu. I to może być, słuchajcie, taki moment przebijania się przez coś. Czyli troszkę mi się to kojarzy z numerem 1. Ja tam miałam taką wizję stania na krawędzi, czyli mam skoczyć w jakiś nowy początek i bardzo się tego boję. Tutaj jest coś podobnego. Nie odczuwam stania na krawędzi, ja bardziej odczuwam takie... jak to powiedzieć? Takie, wiecie co? Ja mam teraz taką wizję. Jestem w jaskini. W której jakby nie ma wyjścia. Czyli nie dociera do mnie żadne światło. I ja jestem na kolanach, na klęczkach i... mam narzędzia i wybijam w skalę dziurę, bo próbuję się dostać do światła, do powietrza. O. I w pewnym momencie przebijam się do tej drugiej strony i nagle światło zaczyna sączyć się w moją stronę. To jest ten moment tego przebicia się, kiedy ten promień mnie uderza, tak? Coś takiego tutaj czuję. I Wy jesteście jeszcze w tym momencie przebijania się, tej pracy. I nie wiem jeszcze w tym momencie, co symbolizuje ten głupiec. To jest karta głupca, więc podobnie jak w czytaniu numer 1 pojawił się głupiec, chyba też pod spodem talii, ale zupełnie inny głupiec. Tutaj mamy ten nowy początek. Tylko wiecie co? Ja tego głupca w tej talii nie lubię. Przyjrzyjcie się temu głupcowi. Tutaj jest jakiś sarkazm. Tutaj jest jakaś taka cyniczność. I kojarzy mi się to z dwoma scenariuszami. Jedno to jest ten diabełek w Was. Każdy z nas ma w sobie ten głos, który wprowadza nas w wątpliwość, który prowokuje lęk, prawda? Czyli tutaj ja mam wrażenie, że to jest ten diabełek, który szepcze do ucha: nie uda Ci się, tak? I słyszę taki sarkastyczny śmiech. Z drugiej strony to może też oznaczać kogoś we Waszym otoczeniu. Kogoś, słuchajcie, może to być obecność fizyczna kogoś. I to możemy mówić o jednej osobie, o grupie osób. Albo chodzi o energię, słyszę energia z przeszłości, czyli jakiś głos z przeszłości. Może ktoś Wam kiedyś coś przekazał i to w Was mocno się, że tak powiem, zakorzeniło i to ciągle do Was przemawia, tak? Podważając Waszą moc. I tutaj zobaczcie, Wy się odwracacie. Boże, kocham tą królową buław. Ona też się pojawiła w poprzednim czytaniu. Zobaczcie, tutaj jest takie odwrócenie się od tej energii tego diabełka i tak jest ignorowanie tego. Ty nie masz już na mnie wpływu. I ja mam wrażenie, że Wy jeszcze, moje drogie dwójeczki, trochę jesteście w tym. Ten diabełek tutaj, on jeszcze do Was tam się przedziera, ale ja mam wrażenie, żeby w pewnym momencie mówicie sobie dość i przestajecie słuchać
tego. Przestajecie słuchać tego. Dobra. I zobaczcie, tutaj też bardzo fajna analogia. Wy i wy. Czyli ten diabełek też może być we waszych myślach, prawda? Bo zobaczcie, 8 mieczy, miecze w ogóle to są myśli. Zobaczcie, to samo, tak? Łapiecie się za głowę. Wasze myśli kreują ten cały chaos i nagle się od tego uwalniacie i jest spokój. I jest spokój. Czyli tutaj może chodzić o zmianę sposobu myślenia, przełamanie czegoś. No i zobaczcie, karta, która Was reprezentuje. As monet. Trzy kielichy. Trzy, okej, dobra. Wiecie, co ja tutaj odczuwam bardzo mocno? Konieczność, potrzebę odnalezienia miłości dla siebie. Pokochajcie siebie. Bo ja w tym czytaniu odczuwam bardzo dużo ciężkiej energii. Bardzo dużo ciężkiej energii. Jest w was jest jakaś, coś się dzieje w was, jest jakaś burza w środku. I ona, i to, co jest w was w środku, to się zaczyna wydobywać na zewnątrz. To może być to przebicie się. Dobra, teraz mam taką informację, że trzymacie coś w środku bardzo mocno, jest coś zamknięte w was i wy tego nie wypuszczacie na zewnątrz. To jest takie, wiecie, jak jesteście wkurzeni i po prostu nie wyrażacie tego gniewu, tylko po prostu taka chodząca bomba, która chce wybuchnąć i dotrzeć do tego światła. O coś takiego. Czyli to przebicie się, słuchajcie, tak? To przebicie się przez tą ścianę, przez którą nie możecie się przebić. Coś się chce wydobyć z was i wy na to nie pozwalacie, ale już nie potraficie trzymać tego w środku i to się będzie wydobywać na zewnątrz. I ja mam wrażenie, że tutaj w bardzo dużej mierze chodzi o miłość do siebie. I poprzez odnalezienie miłości do siebie manifestację tego w świecie zewnętrznym. Pozwólcie sobie, ja odczuwam w was ogromną blokadę. Trzeba coś wyzwolić, żeby pozwolić na dopływ świeżej, czystej, świetlistej energii do was. Coś, co jest w was, wymaga uwolnienia. Wy na razie jeszcze to blokujecie, zobaczcie. Wy to trzymacie w sobie, czymkolwiek to jest. Oczywiście dwa miecze mogą też sugerować decyzję. O czymś decydujecie albo będziecie decydować. I znowu mamy tutaj tą postać. O, to. To jest tak, jakbyście się chcieli uwolnić od jakiegoś koszmaru. Nie wiem, czy jak ja byłam dzieckiem, to oglądałam... Taki serial, znaczy serial, to nie był serial, nie wiem, czy to był serial, już nie pamiętam nawet, nie wiecie co, nawet nie chcę mówić tytułu, bo jakoś po prostu na samo wspomnienie już jestem, że tak powiem, jakby wprowadza to we mnie już taką negatywną, takie negatywne odczucia. W każdym bądź razie był to horror i to nie był serial, to był po prostu chyba film horror, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze wtedy nie było wideo, to jeszcze było i słuchajcie, kasety wideo i to nie było powszechne i pamiętam, że chodziliśmy całą grupą jakby do kolegi, który miał właśnie ten sprzęt cały i razem oglądaliśmy ten horror i po prostu mi tak zapadł mocno, że tak powiem, w pamięci. I tam była taka postać, która po prostu dokonywała pewnych czynów i to mi się z tym kojarzy. To mi się z tym kojarzy,
Jakiś koszmar, słuchajcie. Jakiś koszmar jest dla Was blokadą. I ja mam wrażenie, że Wy teraz zaczynacie się... Wy teraz... W Was, okej, w Was rodzi się frustracja. Ja tutaj widzę to rozgniewanie. I to jest, słuchajcie, ja nie promuję negatywnych uczuć, tak? Ale słuchajcie, czasem te negatywne uczucia typu gniew, złość, frustracja, je można wykorzystać w konstruktywny sposób do dokonania pewnych zmian. Bez tego czasem zmian nie dokonamy i często ich nie dokonamy. Nie bać się tego. Frustracja może prowadzić do dobrych rzeczy. I coś takiego tutaj odczuwam. W Was coś się burzy. Wy to jeszcze blokujecie. Tu jeszcze jest moment podejmowania decyzji. Ale ja myślę, że tutaj będzie przełamanie, przebicie się do tego światła. I Wy to zrobicie. I Wy to zrobicie, tak? Bo to Was symbolizuje. Nowy początek. Manifestacja nowego początku. Materializacja tego. Sięgacie po te słoneczniki. Sprawdźcie sobie słoneczniki. Ja wczoraj szłam, byłam na spacerze i też gdzieś tam widziałam dużo słoneczników po drodze. I to może coś oznaczać, słuchajcie. Co może symbolizować słonecznik? Tutaj też rzuca mi się w oczy ten smok o kolorze żółtym. On może Was teraz prowadzić, więc sobie to sprawdźcie. Tu jest nowy początek. Ten smok, ta moc. I smok też nam się często kojarzy, słuchajcie, z tym... smok, który zieje ogniem, tak? Ale kolor żółty, kreatywność. To ma w sobie moc kreacji, kreowania. Także tutaj, słuchajcie, sprawdźcie sobie to, bo rodzi się w Was nowy początek i Wy to będziecie robić. Czego pragnie Wasza dusza? Odnajdźcie tą harmonię, ten spokój. Pozwólcie sobie na słuchanie muzyki. Zobaczcie, tutaj jest to ta łąka, ta łąka. Wy dawno nie byliście na łące. Oczywiście to chodzi, to jest taka metafora trochę, tak? Że nie byliście dawno na łące. Chodzi mi, ja czuję taką przestrzeń serca, w której jest spokój, w której jest światło, jest ten relaks, jest to bycie tu i teraz, jest spokój wewnętrzny. Tego chce Wasza dusza, odnaleźć ten spokój wewnętrzny, ale dopóki czegoś tutaj nie uwolnicie, to do Was nie dotrze. I teraz tak, miłość do siebie, słuchajcie, jak my wyrażamy miłość do siebie? Rozpoznajemy swoje potrzeby, rozpoznajemy swoje pragnienia, wyrażamy to, komunikujemy to, bierzemy pod uwagę siebie, stawiamy granice, mówimy, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada. My mamy być w zgodzie ze sobą. My mamy być w harmonii ze sobą. Rozpoznajemy swoją wartość. Widzimy, kim jesteśmy. I doceniamy to. Także ja tutaj bardzo mocno odczuwam miłość do siebie, która daje Wam początek na... Początek, w którym jest potencjał na emocjonalne spełnienie. Tutaj idziecie w stronę harmonii. Bo od długiego czasu nie byliście na łące. Co we Was wzrasta? Zobaczcie, trzy miecze, tak? Trzy miecze, czyli ten ból. I ja to czuję, tu jest kulminacja. Teraz mi się kojarzy to pierwsze czytanie. Tam w samym sercu była kulminacja, kulminacja bólu. Słuchajcie, najtrudniej jest zazwyczaj przed tym przebiciem się, tak? My często lubimy poddawać się przed tym momentem przełomowym. Tutaj jest kulminacja bólu. I chcę powiedzieć bólu z przeszłości. Ten koszmar powraca. Coś się, słuchajcie, kulminuje. Ja bardzo dużo burzy w Was odczuwam.
Dlatego się burzy, bo to chce się wydobyć na zewnątrz i tego się nie trzeba bać. Nawet jeśli to wywoła chaos wokół Was. Bo może to jest tak, że Wy chcecie utrzymać pewien porządek. A nie można zbudować czegoś nowego na starym porządku. Ten stary porządek należy zburzyć po to, żeby zbudować coś nowego. Tak? Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Bo tu się pojawił dla Was nowy początek. On już się pojawił. Wy tego zaczęliście pragnąć. Wy tego zaczęliście chcieć. I dlatego to się zaczyna manifestować. Ale coś musi być uzdrowione, zanim to się zamanifestuje, tak? Zobaczcie, macie zdecydowanie jakiś wybór. Coś należy, ta karta dla mnie jest często takim symbolem tego, że coś trzeba odrzucić, żeby można było przyjąć coś innego. I tutaj jest proces z Waszej strony podejmowania decyzji. I ja bardzo mocno odczuwam tą frustrację. Ta sytuacja, w której byliście, czy jesteście, zaczyna Wam bardzo doskwierać. To, jacy jesteście, nie w takim sensie, to wasze podejście do danej sytuacji zaczyna Was frustrować. Znowu mamy księżyc. Księżyc. I albo to, słuchajcie, wydobyć, albo w jakiś sposób znaleźć akceptację tego. No właśnie, będziecie, słuchajcie, będziecie od tego odchodzić. To jest kolejny krok. Kapłanka często sugeruje podświadomość. I dla mnie to jest też właśnie, podobnie jak księżyc, ten symbol tej ciemności, prawda? Czyli będzie następować jakby odsunięcie się od tego, bo rycerz buław to jest rycerz mocy, to jest rycerz, który ma w sobie odwagę, ambicje. Tutaj jest takie zebranie się w sobie i odejście. Trochę podobnie, sabotaż samego siebie też. To, co tutaj mówiłam na samym początku, tak? Już nie wiem, co mówiłam w pierwszym czytaniu, co teraz mówię. Może one są w jakiś sposób połączone, te dwa czytania. Sabotaż samego siebie, czy samej siebie. I ja, wiecie co, odczuwam taki ogromny wysiłek, że to wymaga od Was ogromnego wysiłku, żeby się odsunąć tutaj od tej energii, która Was jakby ciągnie w dół. Ciągnie w dół. I ja bardzo mocno odczuwam, że to jest w Was. Coś jest w Was. Czyli wierzycie w coś. Jest w Was jakieś wierzenie, które jest nieprawdziwe i z jakiegoś powodu jest Wam trudno od tego odejść. Ale będzie to następować. Tak. Śmieję się z mojej gramatyki, słuchajcie. Nawet może nie z gramatyki, tylko no. Wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. To jest też ciekawe tutaj. One są bardzo podobne do siebie, te postacie, i one są odwrócone. Ale zobaczcie, tutaj jest dużo więcej spokoju, tutaj natomiast jest ta frustracja. To jest tak, jakby jest w Was konflikt. Oscylujecie pomiędzy tymi dwoma stanami. Godzicie się, nie godzicie się. Godzicie się, nie godzicie się. Jest okej, nie jest okej. Akceptacja, brak akceptacji. Takie bardzo rozchwianie. O, rozchwianie. Ale słuchajcie, to rozchwianie też może symbolizować już ten proces przełamywania się. My oscylujemy i w którymś momencie przechodzimy na jakąś stronę, tak? I coś takiego tutaj widzę i słuchajcie, to przejście będzie zdecydowane, bo rycerz buław jest szybki. On działa szybko, zdecydowanie. To jest tak, jak ja miałam wizję właśnie z tym przebijaniem się. Jak my się przebijamy, to światło nas po prostu zaskakuje często, prawda? Coś takiego tutaj czuję.
Na razie jesteście jakby w tym momencie żonglerki. O. Żonglujecie, ale ten moment kulminacyjny nadchodzi, bo ja czuję tą wzrastającą w Was frustrację. Może frustrujecie się na samych siebie, że nie potraficie tutaj dokonać wyboru. Czy nie potraficie po prostu przejść na tą drugą stronę. I w pewnym momencie to nastąpi. Myślę, że choć rycerz buław jest energią strzelca, to ja tutaj dostrzegam jednak miesiąc sierpień. Myślę, że to będzie druga połowa sierpnia, w której już zresztą jesteśmy, prawda? Bardzo mocno odczuwam tutaj duszę artystyczną, kreatywną. Więc tutaj może też to dotyczyć pewnych działań artystycznych. I zobaczcie, no właśnie, wyjdźcie z jaskini. Wyjdźcie z jaskini. Bo ja tutaj tą jaskinię widzę, tak? I tu jest wyjście, słuchajcie. Ta brama jest otwarta. Tylko trzeba znaleźć odwagę na to, żeby wyjść. To pokonać to coś. To, co blokuje. Ten lęk, tak? Pokonać to. Pokonać to. I pójść w stronę szczęścia. I pójść w stronę szczęścia. Nie bać się, tutaj słuchajcie, nie bać się swojej odrębności. Bo ja mam wrażenie, że tutaj, okej, tu może być jeszcze coś innego mi się pojawia. Tu może być też problem z akceptacją Was przez grupę, przez społeczeństwo, przez innych. Tu może być lęk związany z akceptacją samego siebie, czyli ja jestem tym, kim jestem. I widzicie, z tych 9 kielichów mamy ten jeden, tak? Czyli, bo ja mam takie wrażenie, słuchajcie tutaj, któryś z tych kielichów, nie wszystkie, któryś z tych kielichów wychodzi, jeden z tych kielichów wychodzi na zewnątrz, nie? Ma takie nóżki i sobie tam trupta. Taką mam wizję, tak? To te kielichy się ruszają, one są żywe. I on sobie tak wytruptuje na zewnątrz, co jest symbolem tego oderwania się od grupy w takim sensie, że ja nie potrzebuję już akceptacji innych po to, żeby istnieć i po to, żeby być szczęśliwym. Ja odnajduję siebie. Tu była walka ze sobą i następuje uwolnienie tego. Oderwanie się od grupy to może oznaczać jakąkolwiek grupę. Może też oznaczać schematy rodzinne na przykład, prawda? Nie bójcie się tej swojej inności. Bo w miłości do siebie jest obfitość, jest transformacja. Pogódźcie się ze sobą. O. Dobra, i na sam koniec wyciągamy tutaj kartę. Stary księżycowej. Ja myślę, że no właśnie, i zobaczcie, co nam się pojawia. Niezależność. Tak? Czyli to, ja zbudowałem czy zbudowałam swój trzon. Ja wiem, kim jestem. To odnalezienie siebie. To, w czym byliście, to był proces nauki, zdobywania mądrości. I teraz sięgacie po gwiazdę swoją własną. Ja przeczytam oczywiście z książeczki to znaczenie 22. Mądrość to więcej niż wiedza. Może być coś, czego jeszcze nie widzisz i wymagać to będzie takiego szczegółowego przeegzaminowania. Mądrość jest zdobywana, ale to wymaga czasu. Naucz się poprzez swoje doświadczenie. Możesz też zachcieć zapytać opinii kogoś mądrego, jeżeli pojawia się w tobie niepewność. Tutaj. To mi się też kojarzy z taką sceną teatralną, więc tutaj może się łączę z kimś, kto na przykład ma ogromne możliwości artystyczne, ale jest dominowany albo
podważany poprzez otoczenie. I to, słuchajcie, było to, powoduje to, ale ja myślę, że tutaj się pojawi się frustracja i będzie przebicie się. I to może ja tutaj bardzo mocno odczuwam te środowisko artystyczne, ale to też może dotyczyć każdej innej sytuacji, słuchajcie. Każdej innej sytuacji. Z tą kartą mi się kojarzy nauka, prawda? Środowisko naukowe. Tu może być też takie przebijanie się, poszukiwanie rozwiązania, czyli był jakiś... Dobra, tu jeszcze dla kogoś mam. Dla kogoś, wydaje mi się, specyficznego. Był jakiś research, było badanie czegoś, praca naukowa, bardzo długi proces. I co my w tej karcie czytaliśmy? Jeszcze czegoś nie widzisz. Trzeba jeszcze bardziej się zagłębić w szczegóły, żeby to zobaczyć. Więc tutaj jest jakiś szczegół, którego nie widać, a który jest potrzebny do rozwiązania tego, nad czym pracuje ta osoba. Nie wiem, z kim tutaj się łączę, ale trzeba jeszcze zaglądnąć bardziej szczegółowo w daną tematykę, bo brakuje jakiegoś elementu. Mam wrażenie, że to jest praca naukowa czyjaś. Dobra, 41. Aż się zmęczyłam, słuchajcie. 41. Masz suwerenność nad swoim życiem. Działaj z gracją i z pewnością siebie. To chowanie się, słuchajcie. Wyjdźcie na jaw. Pokażcie swoje piękno, tak? Pokażcie swoje piękno. Nie chowajcie się. Masz umiejętność łączenia różnych aspektów, które mogą się wydawać zbyt różne do połączenia, tak? Masz w sobie moc i z tą mocą działaj. I z tym Was zostawiam, moje drogie dwójeczki. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się tutaj, że wysłuchaliście mojego wykładu. Trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was na raz kolejny. Życzę Wam cudownego weekendu. No i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.